przychodzi i o, no tutaj ujawnię wam pikantne informacje na temat tego, jak tutaj Ela sobie wychowuje córkę. No super. To No, jest no trochę fajnie. słabe. Słabe I bardzo. przy tym mówi, że chce się wybielić. Tak. Ja nawet Słabe. poruszyłam taką kwestię, że gdyby był w ogóle poruszany temat Dobry film. Marysi w negatywnym świetle, byłyby jakieś, nie wiem, negatywne komentarze na jej temat, to 90% z nas by po prostu z takiej rozmowy wyszło, bo nikt nie chce uczestniczyć w komentowaniu dziecka, tak? I Ela, mam pytanie, ile osób ci napisało, że ten ktoś gadał o tobie złe rzeczy? Jedna osoba? I jeszcze odnośnie Flopa. Flop nie powiedział, że on nie chce być nagrywany, tylko powiedział, żeby nagrania były publikowane w całości, żeby nie Tak. wrzucać pociętych nagrań, w których można było zmanipulować jakąś wypowiedź. Nie powiedział, że nie chce być nagrywany. No tak. A Ella powiedziała, że on nie chce być nagrywany, dlatego go wypieprzyła. Zejdźmy na ziemię. Was też mam, właśnie próbuję zablokować i wyrzucić, tylko nie mogę znaleźć, kto mówi. To ja ci ułatwię. Szczur. Także dlatego się nie odzywam. Po prostu to jest tak, jak rozmowa jest elitarna, to serwer teraz będzie elitarny i tutaj będę tylko i wyłącznie sobie rozmawiać ze swoimi fanami. Ale Aha, czyli masz będziecie się na... dobraną Dobra, rozmowy z Elą, to są nieważne. rozmowy elitarne, więc... Nie, nie będziemy sobie nawzajem słodzić, tylko sobie będziemy nawzajem pomagać. Ale to w czym chcesz sobie nawzajem pomagać, Elu? No z Czyli moimi widzami, z ty z kim fanami, na będziesz przykład rozmawiać? Ze sobą? oni powiedzą, że na przykład Nie, coś potrzebują, to jakichś ani z jednym zdjęć, ani z drugim. albo rady, albo Ale ty czegoś, i ja im uważasz, że masz udzielę. jakichś widzów? Tak, Ale na przykład będę potrzebują się zdjęć. Mogę? Mogę na chwilę? Była pytanie odnośnie tego, czy ty byś nie zrobiła sesji zdjęciowej dla gościa z technikum. Gość miał po prostu klasę i tam chciał zrobić zlecenie, żebyś mu zrobiła zdjęcia klasowe. I co Maras stwierdził? Maras stwierdził, że ty nie przyjmujesz zleceń, bo ty masz hajs z donate'ów, ty w ogóle nie potrzebujesz czegoś takiego. Elu, ja przypominam, że na ostatnim live'ie mówiłaś, że wszyscy widzowie, którzy dotrwali do końca, dostaną zdjęcie za darmo. Nie wiem, O, to ja poproszę. ja nie mówię, żebyś się nawet ustosunkowała do tego, tylko ja chcę ci powiedzieć, że no, Marek twierdzi, że ty żadnych zleceń po prostu nie przyjmujesz, bo nie musisz. Nie, no robię zdjęcia. On by chyba nie chciał, żebym była fotografem, także, ale... Jeżeli ktoś jest jakiś rozsądny, no to chyba sobie zdaje sprawę, że działalność gospodarczą, agencję fotograficzno-filmową ja prowadzę, a nie Marek, no nie? Więc on tutaj nie ma nic do powiedzenia, czy ja Tak, przyjmę zdjęcia. ale ciebie nie było, a Marek był, no i po prostu gość się spytał Marka. Lub byłaś kiedyś w No lesie? ale Marek nie jest upoważniony, żeby rozmawiać na tematy zleceń mojej firmy, więc. Elu, byłaś kiedyś w lesie? Także po co ja w ogóle mam to komentować? Po prostu przecież ja Marka, tak naprawdę to jest chłopak, którego ja znam dopiero od roku. Widujemy się rzadko i na krótko. Ja na dobrą sprawę to nic o nim nie wiem, co on tam robi, jak wyjeżdża do siebie. To jest na dobrą sprawę dla mnie obca osoba, tak jak każdy z was, no tylko tyle, że się tam z nim parę razy spotkałam, więc dlaczego ja mam odpowiadać za niego? Ja tego nie rozumiem. Ja miałam w życiu wielu różnych jakichś chłopaków, sympatii i oni gdzieś tam teraz chodzą. Mówiłeś ostatnio, że nie przyjmujesz nikogo z internetu, że robisz zdjęcia tylko swoim znajomym z realnego życia. Także nie wiem, czy można się umawiać, czy nie. Przyjmuję, tylko po prostu ja nie mam punktu usługowego w tej chwili, więc takie są warunki utrudnione. Mówiłam, że ludzie po prostu tak z ulicy mniej u mnie zamawiają, w związku z czym skupiam się na znajomych, ale każdy może zadzwonić. Przecież ja podaję. Bardzo często w tych moich wpisach w social media podaję telefon, adres do kontaktu. Każdy sobie może zadzwonić przecież. Przecież na dobrą sprawę jakiś mój widz to jest też dla mnie obca osoba, więc po prostu każdy może u mnie coś zamówić. No, słuchajcie, ja tak weszłam na chwilę, bo ktoś mi tu mówił, że jakieś rozmowy są takie nieciekawe. Ja muszę
Może potem gdzieś tam zajrzę, ale nie wiem, bo ja coś tu mam do zrobienia w domu, ja tak na chwilkę się połączyłam. No, wczoraj, tak nie mam najlepszego humoru, bo wczoraj była taka sytuacja, prawda, dużo trzeba było banów rozdać. Są też różne problemy, jakieś tam nieciekawe, różne zdarzenia, z którymi muszę się tutaj zmagać. No, ale live będzie w piątek według planu. Najbliższy piątek, 10 czerwca, zapraszam. 21:30. Postaram się nie przestać spóźniać na te live'y. A Marek mówił dzisiaj na głosówce, że nie będzie tego live'a w piątek, że on będzie się starał go odwołać. No, ale Marek nie ma nic do powiedzenia na temat mojej pracy. Lu, mam pytanie! Raczej wątpię, żeby on go chciał odwoływać. Dlaczego? No, więc będzie live, jakieś filmy tam wrzucę na kanał i coś tam nowego porobię. No i dużo banów i wyciszeń na serwerze. Będziemy starali się, żeby jakieś fajne osoby tutaj po prostu były. Nie hejterzy. Ale na przykład dostał bana teraz za pomówienia. Bo powiedział coś nieprawdziwego. Też uważam, że ten ban jest naprawdę dupy. Że to nie powinno tak wyglądać. Ja się zapytam Buziaczka na temat flopa. Jeżeli on uzna, że by go przywrócić, to go przywrócę. Bo nie ma go teraz, więc nie mogę się zapytać. Ale tam były na przedpokoju jakieś po prostu. Bo tak nie, naprawdę to, patrząc na to... Nawet jeżeli uważasz, bo tak, że połowa osób tutaj jest hejterzy, no ale druga połowa to są jednak twoi fani. A tutaj wszyscy uważają, że Flop dostał tego bana niesłusznie. No oprócz Gochy, ale Kocha jest odklejona akuratnie, więc tutaj ona się nie liczy. Ale Gocha to jest w ogóle chyba chłopak. Nie czyli wiem, to jest w końcu serwer, to jest w końcu twój czy Buziaczka? W ogóle on brzmi jak dziecko. No, też tak, jak taki dzieciak przed mutacją. To ciężko powiedzieć, czy to facet, no facet. Chłopczyk czy dziewczynka? Wypowiadał się w formie męskiej, więc to jest prawdopodobnie chłopczyk. Cześć, Elu, a takie pytanie, jak się dzisiaj czujesz i jak ci minął dzień? No, po tym wczorajszym wieczorze nocy na tym kanale głosowym to się źle czuję. Niestety ten eksperyment z tym odbanowywaniem tych ludzi to była straszna trauma. Pani Elu, a mówiła pani kiedyś, czy nawet to było w poście jakimś, nie pamiętam, że jakby dostęp do wszystkich treści i do kanałów głosowych i do postów na Facebooku mają osoby, które zamówią w pani firmie jakąś usługę, tak? Czy na przykład, jeżeli ktoś dostanie bana, to można w ten sposób to ogarnąć? Tak, tak, no to właśnie o to chodzi. Że klienci mojej firmy... inaczej może. Klienci, osoba, która jest klientem mojej firmy, to cokolwiek u mnie zamawia, to nie może być zbanowana. Więc jak ktoś ma bana, a umie ja cokolwiek prawo na to nie zezwala. Nawet Sabrina? Ale to nie ma związku tutaj. To ma związku, nie może pani odmówić usługi klientowi na podstawie bana na jakimś Discordzie. Chodzi o... Nie, no to... Na odwrót, że ty płacisz za to, żeby mieć immunitet. Nie. Proszę bardzo, ale każdy ma... Każdy może być klientem mojej firmy. Każdy może być klientem mojej firmy, nawet zbanowany. Natomiast jak ktoś jest klientem mojej firmy, to nie może być zbanowany. Okej, a na jaki czasokres to działa? Tak, bo ja chciałbym abonament wykupić. Wyciszyła się całkowicie, nie słyszy was. Kurde, ja chcę abonament wykupić. Będę płacił, nie wiem... 30 zł miesięcznie. Nie słyszy. No wiem, że nie słyszy.
Ale co może ktoś jej pomysł później podrzuci? Zamiast Netflixa. Trzy dychy miesięcznie i chcę mieć immunitet. Nie dostanę bana i będę mógł pisać i mówić co chcę. Pamiętajcie, regulamin serwera na Discordzie jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. No tak, prawa łamać nie będę, ale po prostu chcę mieć immunitet. I pytanie do administratorów, czy to normalne? Janys i Buziaczek. Ej, ale w ogóle łatwo to ogarnąć. Wystarczy właśnie takim osobom dać specjalną rangę i elo. Ciekawa oferta, ale ciekawe, czy to nie byłby jakiś kind of scam. Ja myślę, że ta oferta też szybko jakby zostanie wycofana. Ej, ale to jak już kupię, to wiesz. Ale ja pragnę powiedzieć, że Flop dzwonił do Eli. Marek sobie może mówić, co chce. I mnie to w ogóle nie interesuje. Nie musicie skarżyć ciągle na niego mi. Po prostu, tak jak mówię, no my się tam sporadycznie widujemy i też nie kontroluję tego, co on robi w 100%, ani za to nie odpowiadam, coś tam sobie mówi, no to jak chcecie coś konkretnie wiedzieć na temat mojej pracy, to trzeba pytać bezpośrednio mnie. Elu, ja mam pomysł na biznes, ogólnie, nie wiem, czy słyszałaś wcześniej, ale chyba nie. Taki abonament u ciebie będziemy kupować. 3 dychy miesięcznie płacimy i dostajemy immunitet. Nie możemy przez ten miesiąc zostać zbanowani. Niezależnie od tego, co napiszemy, czy powiemy. No oczywiście nie łamiąc polskiego prawa. O, tak to ujmijmy. No. No, ale ja nie mogę czegoś takiego robić, bo nie mam... Nie mam czegoś takiego w zakresie działalności firmy, nie mogę tego nawet wpisać w zakres działalności, bo za dostęp do social media nie można pobierać żadnego honorarium. W każdym razie na przykład... My będziemy ci płacić po prostu za specjalną rangę, którą dasz nam na Discordzie. Zależy od platformy, a na przykład Facebook nawet takie rzeczy może zgłaszać na policję. No ale przecież... Możemy kupić finansowe z usług Facebooka po prostu. Możemy kupić u ciebie po prostu rangę na Discordzie, tak? Kupujemy rangę, nie wiem. Ale nie, to nie ma takiej potrzeby, wystarczy. Ale ta ranga będzie umożliwiać nam to, że będziemy mieć ten immunitet. No. Słuchajcie, to będzie darowizna, że ona dotrzyma słowa. Słuchajcie, ja sobie przemyślałam. Bo ludzie, był taki moment, że ludzie zaczęli wpłacać donaty na lewie po 5 zł za odblokowywanie, no nie? No więc po prostu był taki moment, że tam zaczęłam mówić, no to dobrze, to jak chcecie, to proście o to odblokowywanie. Ale doszłam do wniosku, że to nie jest w porządku od ludzi brać pieniądze za coś takiego, namawiać ich. Więc polega to na tym, że jak ktoś będzie miał ochotę sobie zamówić donate'a i tam poprosić o coś, no to proszę bardzo, to wtedy wiadomo, że skoro leci donate, to się będę starała zrealizować tą prośbę. Natomiast ja nie jestem predestynowana do pobierania usług za to, co się dzieje na jakichś serwerach, bo to nie jest moja platforma, no nie? No i a w ogóle nie chcę mi... Ja chciałam powiedzieć, bo wczoraj tam coś mówiłam o tych moich dochodach na YouTube, na live'ach i tak dalej, ale chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja po prostu z Discorda, z social media i z YouTube korzystam do przyjemności, dla zabawy, to jest moje hobby. Nie robię tego dla pieniędzy. I zarobkowo to bym właśnie chciała robić te zdjęcia, filmy dla klientów i jeszcze z tych po prostu odsłony, nie? Na otwierają się reklamy i potem YouTube wypłaca pieniądze. W zależności od tego, ile razy się otworzy film z daną reklamą, no to się dostaje jakiś tam procent. Myślę, że to jest w porządku, nie? A tam na przykład na tych donate'ach, na live'ach, to mi nie zależy, ani nie zachęcam, ani nie będę prosić. Jak ktoś chce wysłać, to no to bardzo fajnie, ale jak ktoś nie chce, to też jest mile widziane na live'ie. Już chcesz mówić o reklamach, to przeczytaj, czym jest AdSense. Nie mówisz jakieś bzdety. Przepraszam.
Także po prostu no, na tym to polega, że ja... Te dochody na YouTube nie są duże dla mnie cały czas. Kogo to dziecko? Nie pracuję też zarobkowo. Słuchajcie, no to dobrze, to ja na razie muszę tutaj chwileczkę, żeby się pozwolić spać po prostu. No, ale ona szybko obgadaj, teraz buziaczek jest, to z buziaczkiem tą sprawę flopa, bo to ban za nic jest. Aha. A potem zapomnisz o tym, bo ja się założę, bo ja to sam miałem sytuację taką. Tylko, że buziaczek się przeważnie tutaj na głosowym chyba nie odzywa, więc... Nie wiem. Ale... Dobry wieczór, ja się przywitam. Dzień dobry, ja potem, wieczór. Ja potem, umówię się tak, że ja potem zapytam. Buziaczka, dobra, zamienimy temu flopowi najwyżej to. Przypomnimy ci jeszcze odnośnie flopa. Tak. Bo flop tu niesłusznie został zbanowany. Dobra, może rzeczywiście za surowo. Buziaczku, słuchaj, napisz mi na Messengerze, bo dałam bana flopowi, użytkownik o nazwie flop. To chyba trochę za surowo zareagowałam, więc po prostu napisz mi, jak ty uważasz, czy cofnąć mu tego bana, nie dawać mu w ogóle żadnej blokady, takie tylko odciążenie. To znaczy, buziaczek ma ci powiedzieć, ty nie umiesz myśleć za siebie? No bo on tutaj był wcześniej i obserwował jego... To jest twój Discord, a nie buziaczka. Co ty teraz pieprzy za głupotę? No chyba się zapominasz troszeczkę. Przecież wcześniej jak blokowałaś go, to buziaczka tutaj nie było. To skąd ma to wiedzieć? Wiecie, buziaczek wszystkich rozumów nie pozjadał, więc nie wiem. Może tutaj ktoś też był i może wie więcej. Aha, dobra, mamy odpowiedź od buziaczka. Tu powinno być więcej zbanowanych użytkowników niż tylko. Jest odpowiedź taka, że tylko nie wiem, czy mogę powiedzieć na publicznym. Buziaczek proponuje, mogę powiedzieć buziaczku, co zaproponowałeś? Mogę negocjować. Dobra, buziaczek proponuje, żeby cofnąć mu bana i dać mu przerwę na 24 godziny. No i tak zrobię po prostu, dobra? W krakowskim targiem. Buziaczek tak po prostu zaproponował, bo widział, że wcześniej rzeczywiście jakieś były podejrzane zachowania. Także wchodzę sobie. Dobrze. Dobrze, że masz tego buziaczka, bo byś nie wiedziała jak żyć. Ale to możemy też negocjować 12 godzin. Bo też były za to pomówienia, że niby nie chciałbyś nagrywany. To były pomówienia akurat, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No. Zróbmy 12 godzin albo 6 i będzie okej. Okay. 27 godzin. Umówmy się, to nie wiem, że negocjujemy. 37 minut. Zróbmy 300 godzin. Ja wam mówię, jak już mam bana i trochę na nim posiedziałam, to zróbmy 6 godzin. Do żywotka już przebijaj. Słuchajcie, ja nie jestem martw. Cicho. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja nie potrzebuję się dowartościowywać tym, że ja kogoś blokuję, bo nie chcę, żeby ktoś się czuł w ten sposób tam poniżany, prawda? Także flopa odblokowała i na razie nie dostaję też żadnej blokady, tylko... poszerzenie powiedzmy i koniec, nie? Tylko będzie musiał sobie znowu, ktoś mu musi wysłać zaproszenie na serwer z linkiem, żeby mógł dołączyć. Może go pochopnie rzeczywiście zablokowałam, ale przepraszam, bo chciałam tylko powiedzieć, że mam trochę dzisiaj zły humor, może mi się jeszcze poprawi. No a poza tym tutaj sobie tylko weszłam, bo ktoś mi powiedział, że tu się są złe wypowiedzi, że ja się źle opiekuję córką, więc się od razu zdenerwowałam na wstępie, jak tu weszłam. No i co jeszcze? Ale poza tym, no to wszystko fajnie. No, trzeba się cieszyć życiem takim, jakie jest i nie przejmować się tak wszystkim, jak ja. Tyle mogę wam powiedzieć. Spałam trochę mało, bo poszłam spać chyba o 5 rano. I wstałam wcześniej, już nie spałam w ogóle w ciągu dnia, także niedługo się położę spać. No, jest taka sprawa, że może skończę, tylko zanim się tutaj wyłączę. No, ten program, uwaga, TVN-u chce zrobić ten reportaż o mnie, bez względu na to, czy ja wezmę udział, się wypowiem, czy nie.
chcą, po prostu namawiają mnie, żebym się wypowiedziała tam. Z moim byłym mężem się też kontaktowali. No ja się dzisiaj konsultowałam tutaj z kilkoma osobami takimi z mojego środowiska, z taką aktywistką polityczną, która jest dziennikarzem, z drugim takim dziennikarzem, moim kuzynem, który się zajmuje tymi interwencyjnymi dziennikarstwami, interwencjami. I jeszcze się pytałam jednego z moich administratorów. No i też jestem do wniosku wszyscy, że ja na pewno w tym programie nie wezmę udziału, nie będę się wypowiadać, no bo oni po prostu podejrzewam, że mają uprzedzenia do mnie z powodu moich poglądów politycznych, będą chcieli mnie pogrążyć tym reportażem. Także za jakiś czas chyba ten reportaż się pojawi i pewnie będzie taki negatywny bardziej. Będzie prawdopodobnie taki program pod tytułem Dlaczego jeszcze mnie nie rozdzielono z dzieckiem? Elaka, Elu, a kiedy to będzie oświadczenie? Bo mówiłaś, że napiszesz oświadczenie w sprawie tego programu. Kiedy będzie to oświadczenie? Po prostu mam już to napisane, tylko muszę sobie to jeszcze poprawić, przeczytać jeszcze raz, tam sprawdzić błędy. Przepraszam, że przerwę. No tak trzeszczy. Właśnie, ktoś może naprawić twój mikrofon, bo kogoś tak trzeszczy, że nic nie słychać. To chyba Martusia ma tak mi mikrofon, że jej łapie dźwięki. Ja przepraszam, już wyłączałam, sorry, nie widziałam. Spoko. Widziałem cię, Elu. O, od razu lepiej. No, także jest taki problem, to jest taka informacja oczywiście dla moich fanów, że będzie chciał ten program TVN-u Uwaga mnie wrobić w jakieś przestępstwa przeciwko dziecku, ale no jest dużo różnych artystów w Polsce i na świecie, czy tam aktorów, statystów filmowych, czy tancerzy, czy blogerów, youtuberów, ludzi biorących udział w jakimś performance, happeningach. Nikt się nie wrabia, sama się wrabia swoją głupotą. Nikt dzieci nie odbiera, także no myślę, że no trzeba będzie wystąpić o jakieś odszkodowanie przeciwko. Myślę, że jak oni wyemitują ten program, a na pewno, to ja będę chciała złożyć sobie do sądu sprawę o odszkodowanie za jakieś tam ujawnienie drażliwych danych na temat mojej rodziny, które mnie postawią w ogóle w złym świetle. No i do tego sobie zaangażuję prawicowe media, żeby mi też pomogły w tym. Pani Elu, a mówiła pani, że jest pani umówiona na jakieś kontrreportaże, tak? Tak, no ale to na razie jeszcze nie jesteśmy w trakcie realizacji czegokolwiek. Nie wiem, czy coś dojdzie do skutku. Mówię, tylko chciałam ogłosić, że TVN, telewizja TVN, która jest znana z tego, że kłamie w informacjach, będzie robić o mnie reportaż, który też zdradzają. No więc trzeba będzie... Tutaj apel do moich widzów, do moich fanów, żeby mi jakoś pomogli, bo oni się oczywiście nie przejmą tym, że ja złożę do sądu jakieś tam pozew o odszkodowanie za jakieś pomawianie, zniesławianie, szkodzenie, nie? Bo ich stać na to, żeby wypłacić takie odszkodowanie. No ale w każdym razie w sumie wydaje mi się, tak czy inaczej, ten program nie jest w stanie mi zaszkodzić też. Może mi tam trochę tylko kompromituje. Więcej ludzi się nasłucha na ten temat, ale ludzie mają przecież swój rozum. Nie wiem, czy ja tam będę wymieniana z imienia i nazwiska. To wtedy na przykład wejdą sobie na kanał Twitter, Instagram, Facebook, Discord. No i sami się zapoznają, jak jestem z tobą i sami sobie zrobią opinię. Także myślę, że suma summarum zyskam po prostu tylko kolejne też osoby, które będą mi sprzyjać, więc właściwie nie ma się czym martwić. No czy ja wiem, czy sprzyjać. A kontaktowała się pani z Sylwestrem Latkowskim? Tak, ja jestem z nim w kontakcie. Elu, ale masz bardzo ładny przykład. Już wcześniej dostałem bana, wrócę. Bardzo ładny przykład. Przecież telewizja TVN atakuje ciebie już od bardzo dawna.
To znaczy mnie konkretnie oni nie atakują, bo oni jeszcze nie robili żadnego materiału. No ale odpowiedziałaś jeszcze na materiał You Can Dance z twoim byłym mężem. Gdzie tutaj już też to była manipulacja mediami, gdzie TVN ewidentnie jako medium no pocięło ten występ na właśnie argumenty niesprzyjające Andrzejowi, bardziej na jego części występu. Gdzie jeżeli ktoś to oglądał... To wtedy nie była jakaś manipulacja akurat pod naszym kątem, tylko oni tak wszystkim robią. No ale no myślę, że gdyby nie z tego tak nie pocięli, to myślę, że Andrzej miałby szansę dostać się wyżej. Bo nie pamiętam, gdzie on dokładnie tam też doszedł. Chyba go nie ale nie jestem pewien. To znaczy nie o to chodzi. No on akurat tam zatańczył. Może akurat nie najlepiej, ale potem... Rok później już poszedł przygotowany, to w ogóle mu nie pozwolili z kolei wziąć udziału w pokazie, ale... To wiesz dlaczego, ale to wiesz dlaczego. Były to różne... Nie robię swoje. Pracy. Bo nie ja tylko filmy... Szefowanie Elu się liczą tylko ckliwe historie, przecież każdy, kto wygrał Mam Talent, musi mieć historię, że nie wiem, rodzice mu nie żyją albo coś takiego. Jeżeli nie masz historii, która się łapie w mediach, to niestety no. Dlatego ja wcześniej powiedziałem, że dla mnie to jest przykre, że ktoś manipuluje mediami i wypowiedziami. No, dlatego to jest po prostu dla mnie przykre, że ja jestem zdania, że jakakolwiek telewizja, czy to TVN, czy to Polsat, czy TVP powinny brać po prostu wypowiedzi jakby w całości, ewentualnie przytaczać je, a nie ciąć po prostu, bo widziałem, no ale przede wszystkim ja prowadziłam kilkanaście lat Bank Twarzy i dalej zresztą teoretycznie mam wszystkie dane sobie, mogę prowadzić. To polegało na grupowaniu różnych ciekawych osobowości, modeli, statystów i potem kierowanie ich do zleceń jako agencja fotograficzna. No i ja się reklamowałam jeszcze tam do niedawna dosyć szeroko, że mam ten bank twarzy i ten TVN rozmowy w toku wiele razy się ze mną kontaktowały, że chcą jakichś ciekawych ludzi do tych swoich programów. No i występowały osoby ode mnie, ja też sama występowałam, no i ktoś ogląda te rozmowy w toku, to myśli, że to są prawdziwe historie, że ludzie... Ja jestem po prostu zdania niestety, że telewizja bardzo spadła na poziomie. To są prawdziwe historie, a tak naprawdę to tam w sumie było wiele osób, żeby koloryzować, nie mówić prawdy, robili jakieś charakteryzacje, doklejali wąsy, zmieniali fryzurę. Rozmowy w toku już 3 lub 4 lata nie są emitowane. Ale zauważcie jedną prostą rzecz, jak lewicowe media manipulują przekazem i to jest straszne. Słuchajcie, prawicowie też. Nie wiem, czy ty sobie przypadkiem nie parodujesz, bo to trochę tak parodiujesz, to nie wiem. Słuchajcie, ja chciałam się pożegnać na razie, gdzie byłem na bo ja to wyszłam chwileczkę, także mówi Elu. Słuchajcie, ja wyszłam tylko na chwilę, tak po prostu, także rozmawiajcie sobie. No, cześć, pa. Ja się potem może sobie coś tam napiszę na przedpokoju, a dzisiaj na kanał głosowy nie będę przychodzić, bo zmęczona jestem po wczorajszej tutaj awanturze. Na jednym z kanałów głosowych nie mam w ogóle ochoty rozmawiać z nikim. No ale oczywiście z moimi widzami to zawsze chętnie. No to miłego wieczoru, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia szybko. Do usłyszenia, pani. Ela. To pa, dobranoc. Ja potem może coś napiszę na przedpokoju. No to pa. No wypierdalaj, kurwa! Oby cię rozumie nie ruszyło. Nie martwcie się niczym. Nie będę teraz sprawdzać, kto tam krzyczał. Ciężkie na tych głosówkach. Ameno! A tam ma taki pogłos straszny. No to pa, to dobranoc, pa, pa, kolorowych snów. Dobranoc. Dzisiaj nadmiany. Dzisiaj było najwięcej nerwów. Mania, wycisz się, bo masz pogłos. Tylko jak się dowiem, że jestem tutaj obgadywany, to znowu wrócę. Uprzedzam.
Dobra, tak jak każesz. A to jak tak bardzo powoli się zbierasz, to może ja jeszcze jedno pytanie zadam, tak na sam koniec. Wiesz może, kiedy ten program uwagi ma zostać wyemitowany? No nie wiem, sądząc po tempie ich realizacji, to może być kwestia miesiąca. Nie, szybciej bym. Szybciej. Czyli tam żadnych informacji ci nie dali, kiedy zamierzają po prostu to opublikować? Nie, no ja z nie jestem w żadnym kontakcie, bo ja nie zamierzam żadnej wypowiedzi im dawać. Myślę, że najdłużej miesiąc, a nawet w ciągu 2 tygodni to zrobiła, bo nawet tygodnie. No, trudno mi jest powiedzieć, jak oni to szybko robią. Zależy, co sobie tutaj na mój temat. Pani Elu, bo tu kumpel podrzucał info, że próbował się do pani dodzwonić, bo on już do pani pisał, ale podobno pani nie odbiera czy coś. No, a co w jakiej sprawie? Kto boli, że Nutelle temu stanie? Chciał po prostu porozmawiać, nic więcej. Aha, bo dzwonił dzisiaj, ale byłam zajęta. Dobrze jest napisać SMS-a w jakiej sprawie, którą fajnie, żeby tam pani mu dała znać, czy coś. Jak ktoś ma jakąś konkretną sprawę, to może napisać w SMS-ie, w jakim celu się kontaktuje, to wtedy, jeśli mnie to zainteresuje, to odzwonię. A tak, no nie zawsze odbieram wszystkie telefony. No to dobrze. No to dobranoc, papa. Zapraszam na live w piątek 10 czerwca. Jestem hejterem, to masz bardzo ładne potwierdzenia w przedpokoju. Byłem ostatnio organizatorem imprezy prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, więc proszę Elu tutaj nie traktować mnie jako hejtera, będę bardzo wdzięczny. Wszyscy mogę zobaczyć w przedpokoju. Jest dowód bardzo ładny, co prawda przykręcony, ale jest. A kto to mówi, flop? Madame Mao. Kto? Jasne, że flop. I za kisio. Słuchajcie, dobrze. No to nic, to ja się żegnam. Nie mogę się pożegnać. Coś nie mogę wyjść, ale spróbuję.